Transfery w Ekstraklasie po zamknięciu okienka. Siemano, niech was nie zmyli to, że okienko transferowe zostało zamknięte 6 września. Nasze kluby i tak dokonują ruchów, a oczywiście ze względu na to, że mogą ściągać zawodników bez kontraktu, ale też jeszcze w innych krajach okienko jest otwarte, więc może jeszcze kilka ruchów wychodnych z naszej Ekstraklasy się wydarzyć. No i głównie właśnie takie się ostatnio wydarzyły, dlatego zapraszam na najnowszy odcinek. Pierwszy, najważniejszy i najnowszy transfer to odejście ze Śląska Wrocław Matiasa Nauela Lejwy, czyli piłkarza, który występował tam przez ostatnie 2 sezony. Nauel odchodzi do Maccabi Haifa ze Śląska Wrocław za 2,5 miliona euro i jest to drugi najdrożej sprzedany piłkarz przez wrocławian. Jeżeli popatrzycie sobie na tę tabelkę, no to drożej został sprzedany tylko Przemysław Płacheta do Norwich za 3 miliony euro. Poniżej Lejwy Mateusz Praszelik 2 miliony euro do Hellas Verona, Karol Borys niedawno 2 miliony euro do Westerlo, John Jeboach 1,5 miliona euro do Rakowa Częstochowa i tę tabelę zamyka Waldemar Sobota sprzedany za 1 milion euro do Club Brugge. Na pewno sporo sobie po tym piłkarzu obiecywano. Rozegrał 41 meczów w La Liga, więc naprawdę jest to sporo jak na piłkarza, który gra w Ekstraklasie. Grywał w Realu Betis, w Villarrealu, także w Barcelonie B. No w każdym razie jest to piłkarz, który zabłysnął w Ekstraklasie dopiero pod koniec tego pierwszego sezonu po przyjściu Jacka Magiery, więc w sumie to myślę, że to był ważny jednak aspekt, gdy Magiera trafił do Wrocławia, no bo wtedy odpalił zarówno Nauel Lejwa, jak i Eric Exposito. No i właśnie na koniec dzięki tym piłkarzom w sumie Śląsk się utrzymał. Między innymi Lejwa strzelił bramkę z Wisłą Płock pod koniec sezonu, gdzie właśnie Śląsk pokonał Płocczan 3-1 i wtedy Lejwa strzelił bramkę, więc na pewno to był bardzo ważny aspekt, dzięki któremu Śląsk się też utrzymał, ale również pokazał klasę w następnym meczu, zresztą na tym meczu też byłem. Śląsk pokonał wtedy Miedź Legnica 4-2, no i właśnie wtedy można było zobaczyć, że Lejwa jest piłkarzem klasowym, ale wcześniej w trakcie tego sezonu zdecydowanie nie dawał z siebie tyle, ile by mógł. Na pewno miał swoje 5 minut w zeszłym sezonie, 9 goli i 2 asysty, no i właśnie był kluczową postacią drużyny wspólnie z Ericem Exposito. W obecnym zdążył już strzelić 2 gole i zanotować 2 asysty w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, no ale awansu to nie dało. To były zresztą jego jedyne gole w tym sezonie, okraszone też czerwoną kartką, o którą miał też pretensje Jacek Magiera i nie ma się co dziwić, ponieważ ona była no bezsensowna w tym spotkaniu z Sandgallen, tym naprawdę szalonym, ale właśnie no Lejwa akurat dostał tę kartkę niepotrzebnie za jakieś przepychanki i też Magiera wymaga od niego, żeby dał od siebie więcej, że on raczej nie widzi go na razie w roli lidera, bo właśnie nie daje z siebie dużo, no ale jak widać ten piłkarz miał już całkiem co innego w głowie. 2,5 miliona euro to jest myślę, że wynik dla Śląska Wrocław zadowalający, no i myślę, że no ciężko byłoby więcej wziąć za tego piłkarza. Ale to nie jedyne ostatnie odejście ze Śląska Wrocław, zwłaszcza myślę ku uciesze wrocławian, ale także Jacka Magiery, który sam tego piłkarza do klubu ściągał. Odchodzi ze Śląska Wrocław Patryk Klimala do zespołu Sydney FC. Zawodnik, który przyszedł na wiosnę poprzedniego sezonu, miał dać zespołowi coś więcej, być dobrą alternatywą dla Erika Exposito, a był tylko wyrzutem sumienia Jacka Magiery. Klimala rzekomo nie był zbytnio akceptowany przez szatnię, zarzucano mu, że nie przyznaje się do własnych błędów, no widocznie to też musiało zadecydować o tym, że Magiera w tym sezonie od składu całkowicie go odsunął. Śmiano się, że musi grać w rezerwach piłkarz, który zarabia podobno 150 tysięcy złotych miesięcznie, no ale w sumie teraz sam on się może śmiać, że ktoś mu w ogóle tyle zapłacił za 558 minut w Ekstraklasie, 0 goli i za ponad 300 minut w rezerwach trzecioligowych strzelone 4 bramki, więc no jeżeli policzcie sobie tę jego pensyjkę, no to myślę, że wyszła naprawdę niezła sumka za te 4 gole w rezerwach. A więc najdroższy napastnik trzeciej ligi polskiej odchodzi do Australii i myślę, że Śląsk będzie robił wszystko, byleby tylko ten piłkarz już sobie tam został, żeby go wykupili, no bo zapewnili sobie opcję pierwokupu tuż po zakończeniu sezonu 2025, no ale w sumie jeszcze ta sytuacja może się zmienić, za rok może i Magiery nie będzie, a Klimala ma kontrakt do 2027 roku, więc jest jeszcze jakaś szansa, że dopełni tego kontraktu, no bo to jest naprawdę dość długi czas i może akurat znajdzie się jeszcze jakiś trener, który na niego postawi. Wątpię, ale możliwe. Cały ten odcinek kręci się wokół Śląska Wrocław, no ale jednak tam we Wrocławiu działo się ostatnio najwięcej, także w kwestiach klubu sportowego Śląsk Wrocław. Skoro nie ma Klimali, skoro nie ma Nauela Lejwy, no to ktoś musiał przyjść, a przychodzi piłkarz znany z boisk ekstraklasowych, mianowicie Jakub Świerczok.
Napastnik z prawdziwego zdarzenia, ostatnio może jednak nie w najlepszej formie, ale piłkarz znany zdecydowanie wszystkim kibicom Ekstraklasy, miał swoje 5 minut w Górniku Łęczna, grał w Zawiszy, dużo strzelał dla Zagłębia Lubin za pierwszym razem, odszedł do Ludogorca Razgrad, został tam 4 razy mistrzem Bułgarii, potem wrócił do Piasta, znów strzelał, wyjechał do Japonii. Tam został zawieszony przez rzekome używanie niedozwolonych środków, no ale jednak ta kara została mu zawieszona, która była na 4 lata i wrócił do Polski, do Zagłębia Lubin, no ale już niestety ten jego drugi pobyt nie był najlepszy. Teraz występował w trzeciej lidze japońskiej, no i wraca. Wraca do polskiej ekstraklasy. Myślę, że jeżeli ten piłkarz będzie w formie, to naprawdę może być jednym z najlepszych napastników ekstraklasy, ale z pewnością dajmy mu czas. Mamy kolejnego piłkarza po Christopherze Claessonie, który był w klubie 51 dni, który również nie wytrzymał za długo, no i jak szybko się w klubie pojawił, tak szybko też zniknął. Vasilios Surlis, który podpisał kontrakt z Rakowem Częstochowa 27 czerwca tego roku, będąc pierwszym transferem letniego okna, rozwiązał umowę z klubem 18 września. Przetrwał w zespole więc 83 dni, więc jakieś niecałe 3 miesiące, pewnie jest to dłużej niż Christopher Claesson, no ale jak widać już ta miotła Marka Papszuna zaczęła naprawdę nieźle zamiatać, no pierwszego zawodnika wyrzucił, drugiego zawodnika wyrzucił i też w sumie ostatnio z klubem pożegnał się dyrektor sportowy Samuel Cardenas, pewnie ma to jakiś związek, no nie wierzę, że nie. Kolejny transfer odchodzący z zeszłego tygodnia i na pewno bardzo duży to odejście Blaża Kramera z Legii Warszawa, tak, tego Blaża Kramera, który miał już zostać, który jednak odchodził do Slovana Bratysława, który jednak odchodził do tego samego konia sporu, który jednak zostawał, tak, no to jednak się zdecydował i odchodzi właśnie do wspomnianego konia sporu. Saga ciągnęła się od lipca tego roku, Legia była gotowa sprzedać tego piłkarza za 500 tysięcy euro bez większego żalu właśnie do konia sporu, no ale strony nie dogadały się co do warunków kontraktu. No to Kramer wrócił, zaczął strzelać, 5 goli, 4 asysty, nagle okazało się, że chce go Slovan Bratysława. No, do tego ruchu oczywiście też nie doszło, no i wrócił do Warszawy i rzekomo miał już z tej Warszawy nie wyjeżdżać. Ale na koniec okienka, cały na biało, wrócił znów Konjaspor i zapłacił ile trzeba, tym razem kwota 700 tysięcy euro plus bonusy zbliżające się do 1 000 000 euro wystarczyły. Teraz na pewno większy żal ma Legia, patrząc na start sezonu w jego wykonaniu, ale jak widać mogli sobie też na tę sprzedaż pozwolić. W Turcji zadebiutował w zeszły weekend, zagrał 17 minut w meczu z Samsunsporem. I kolejne odejście z Ekstraklasy, już ostatnie w tym odcinku, Filipe Nascimento odchodzi z Górnika Zabrze, a przechodzi do egipskiego Ittihad Aleksandria. W Górniku zagrał 21 meczów, strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty, był pierwszym Portugalczykiem w historii Górnika Zabrze, a jego nowy klub gra w egipskiej Ekstraklasie. To by było na tyle, wiele tego nie ma, no ale jak widać okienko w Polsce, mimo zamknięcia, się nie kończy, bo cały czas jakieś ruchy się dzieją, więc no warto to aktualizować, także niczego nie obiecuję, ale odcinki transferowe, jeżeli będzie na to materiał, jeżeli będą się działy transfery, no to oczywiście będą się pojawiać na moim kanale. Dzięki za dzisiaj i oczywiście do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.